Hotel Europejski w Warszawie. Przed wojną znany z tego, że organizowano tutaj najbardziej znane, najbardziej ekskluzywne bale mody. Na jednym z nich, zorganizowanym w czerwcu 1939 roku, tytuł królowej seksapilu Warszawy zdobyła słynna aktorka Ina Benita. Za chwilkę poznamy ich. Jesteśmy teraz w Hotelu Europejskim w Warszawie, w tak zwanym private roomie, czyli w niewielkim pomieszczeniu, gdzie ludzie, którzy chcą w samotności posiedzieć, porozmawiać, mogą to zrobić. I cały ten private room jest wytapetowany niejako zdjęciami przedwojennej Warszawy i zdjęciami bali, które tutaj w Hotelu Europejskim się odbywały. Tutaj Nina Andry. Realizujemy kolejny odcinek naszego cyklu Amantki dawnej Rzeczpospolitej. Ta książka to nasza inspiracja. Mam nadzieję, że dowiedzą się Państwo wiele o dziewczynie, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach, a potem autor książki odnalazł ją aż za oceanem. Bohaterem odcinka będzie Ina Benita. Tutaj, w kamienicy przy ulicy Konopczyńskiego w Warszawie, podczas Powstania Warszawskiego mieścił się Szpital Polowy Armii Krajowej. Po wojnie mieszkał tutaj Wacław Sierpiński, jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej. Mieszkała tutaj także bohaterka dzisiejszego programu Ina Benita i o niej opowie nam pan Marek Teller, autor książki Amantki II Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, opowiem dzisiaj właśnie o Inie Benicie. Przedwojenna kamienica, przepiękna klatka schodowa i wielkie lustro, w którym na pewno przeglądała się Ina Benita przed wyjściem do teatru, prawda? Myślę, że tak. Występowała w teatrach komedia, miniatury, niebieski motyl. Była uważana cały czas za dzieci urodzonych i tam jest nazwisko Tadeusz Michał Lipiński. Co prawda to był syn jej kolejnego partnera, Hansa Pasza. Niemca chciała zostać wysiedlona, wyrzucona z tego domu, mieszkania. To zobaczmy jej zdjęcie tutaj. Franciszka Brodniewicza z więzienia, z Pawiaka, właśnie wykorzystując swoje znajomości z Niemcami, no i tym też przypłaciła później te plotki i pomówienia na jej temat. Starała się zrobić dobrze, a jak to często bywa, dorobili jej całą tą niechlubną legendę. Za chwilkę pomówimy z Markiem o tym, jak to się stało, że Ina Benita wyemigrowała i że ślad o niej zaginął, ale jeszcze rzućmy okiem na inne fotografie upamiętniające tutaj czas wojny i powstania. Stamtąd z kolei do Francji, później do Maroka, po drodze jeszcze Algieria, aż w końcu trafiła do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała. Dziecko odzyskać różnymi niezwykłymi zbiegami okoliczności, różnymi drogami. No i wraz z dzieckiem i wraz z mężem Hansem Paszem trafiła do Niemiec. Ten mąż później zginął, potem było kolejne małżeństwo. No i tak po licznych perypetiach zakończyła życie w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc nikomu, nawet najbliższej rodzinie, że była aktorką. Ale za kogo wyszła za mąż po śmierci? Tak zwaną czylówką, czyli właśnie w takim stylu lat 30., więc coś zawsze gdzieś tam świtało, ale nie było wiadomo jakby co z Iną się działo i kim ona była. Dopiero kilka lat temu rodzina dowiedziała się, że Ina Benita to właśnie ich matka, babcia Ina Skader, bo tak nazywała się w Ameryce. Zupełnym przypadkiem znaleźli artykuł w internecie. Wnuk Iny pod wpływem impulsu napisał: Ina przeżyła, była moją babcią. Ja ten artykuł znalazłem, zacząłem drążyć temat i dzięki temu przywróciliśmy pamięć o Inie i 40 lat życia w tym zapomnieniu. A jak w ogóle dzieci przyjęły te informacje, że Ina była taką gwiazdą i królową seksapilu? Da się zatrzeć, jak widać. I Warszawa, choć tak bardzo zniszczona, zrujnowana w czasie II wojny światowej, wciąż ma takie miejsca jak ta kamienica, które są strażnicy. Ten odcinek, spotkanie z Iną Benitą, ale na kolejne zapraszamy z Markiem już wkrótce. Do zobaczenia. Do zobaczenia.